Przychodzisz tu bez zapowiedzi w dniu, w którym moja córka bierze ślub? Właściwie to przychodzenie ze swojej woli, także... Rzecz w tym, że nie wiedzieliśmy, że to pańska limuzyna. Nie wiedzieliśmy także nic o ślubie pana córki. Ufałem ci, Niki. Zaprosiłem do mojego domu. Dzieliłem się chlebem. Moja babcia zrobiła ci spaghetti. A jak ty odwzajemniłeś moje serce? Gobelinem uszytym z pupy skunksa. Ze skunksiej pupy. Obraziłeś mnie. Obraziłeś moją biedną babcię, którą w trumnie okryłem pupą skunksa. Mówiłem, nie pokazuj mi się więcej na oczy, a co ty robisz? Przyprowadzasz tu jakąś... Kto to jest? Jakaś aktorka? Co to za kostium? Co? Jestem pan... Mimem! Ona jest mimem! A... Mim się nie odzywa. Mimowie siedzą cicho. Nie, jestem Gliną. I prowadzę sprawę Emila Wydralskiego, a dowody wskazują, że był w twoim samochodzie. Mrucz tam sobie co chcesz, kreciku, a ja i tak się dowiem, co mu zrobiłeś. I uwierz mi, że nic mnie nie powstrzyma. W takim razie proszę tylko o jedno. Pozdrówcie moją babcię. Plan B. Ale ja nic nie wiem, ja nic nie widziałem. I nie zobaczysz. Zostaw mnie! Nie. Jak pani zsuje ten dywan, to ja załatwię nowy.